Hallo zusammen, liebe Freunde und Moinsen aus Hamburg, liebe Schokohasen. Cześć, dzień dobry, witam, pozdrawiam bardzo serdecznie z Hamburga. Heute ist Donnerstag, der 4. August. Ich bin der Herr Hamburger. Das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten. Dzięki wam ogromne za obecność na tym kanale. Scholz besucht Turbine. Deutschland muss mehr Gas sparen als jedes andere EU-Land. Und Maskenpflicht durch die Hintertür. Das sind unter anderem Themen für heute. Tematy na dziś to m.in. inspekcja turbiny przez Olafa Scholza. Niemcy muszą oszczędzić więcej gazu niż jakikolwiek kraj Unii Europejskiej i obowiązek noszenia maseczek kuchennymi drzwiami. Wir legen los! Die Bild-Zeitung zuerst und Flugabwehrstellung getroffen. Russenrakete schlägt nahe der Grenze zu Polen ein. Na początek gazeta Bild, która pisze o zniszczeniu stanowiska obrony przeciwlotniczej i o tym, że rosyjska rakieta wybuchła, trafiła niedaleko granicy z Polską. Dann China beginnt Militärmanöver vor Taiwan. Dalej Chiny, które rozpoczynają manewry militarne niedaleko Taiwanu. Und Zelensky sucht Chinas Unterstützung und übt scharfe Kritik an Schröder, a Zelensky tymczasem szuka wsparcia Chin, ma nadzieję, że Chiny będą miały jakiś wpływ na Putina i jednocześnie Zelensky też bardzo mocno krytykuje Schrödera. Er sagte, Schröders Einsatz für Russland sei widerlich, powiedział m.in., że tutaj Schröder, jego postępowanie, poparcie Rosji jest wstrętne i odrzucające. Außenministerin Annalena Baerbock in Kanada, danke Diplomatie im Dienste der Röhre. Tymczasem pani minister spraw zagranicznych Baerbock w Kanadzie i tam dziękuję. Dziękuję dyplomacji w służbie turbiny, to znaczy tam pojechała do tej Kanady i mu wyjaśniała, dlaczego tak ważne było, żeby zrobić odstępstwo od tych wszystkich sankcji i dać tą turbinę, która teraz i tak leży, ale zaraz do tego przejdziemy. No właśnie, turbina. Kanzler Scholz besucht die Turbine, Turbinę zum Mitnehmen bitte. I tutaj gazety piszą m.in., że turbina jest do zabrania, nikt jej nie chce i tak dalej. Kanzler był, zobaczył. Er sagte, die Turbine ist da, powiedział, słuchajcie, turbina jest, no super. Und das Ding ist perfekt. I powiedział, że jest doskonała, tak powiedział kanzler. No problem tylko z tym, że nikt tej turbiny odebrać nie chce, teraz sobie można ją oglądać. I teraz zobaczcie, jak turbina wygląda w materiale. Kanzler Scholz hat bei Siemens Gasturbine besichtigt. Am Standort in Mülheim an der Ruhr erklärte er, die Turbine für die Pipeline Nord Stream 1 sei jederzeit einsetzbar. Die vorgeschobenen Gründe Russlands für die ausbleibenden Gaslieferungen seien nicht nachzuvollziehen, so Scholz. UN-Generalsekretär fordert Steuer auf Übergewinne der Energiekonzerne. Er nannte diese Gewinne als eine groteske Gier. Sekretarz generalny ONZ wzywa do opodatkowania nadmiernych zysków przedsiębiorstw energetycznych. Nazwał te zyski groteskową chciwością. A propos groteskowej chciwości, Sturmgewehre und andere Handfeuerwaffen, Rüstungsfirma Hecker und Koch mit deutlich mehr Gewinn, also über 40% mehr Gewinn als im Vorjahr. Tutaj niemiecka firma produkująca karabiny szturmowe, pistolety Hecker und Koch. Ta firma zarobiła w ubiegłym roku 40% więcej i uwaga, te wszystkie jeszcze dochody dodatkowe, one jeszcze w ogóle nie są związane z wojną, także te prawdziwe dochody one dopiero będą w przyszłym roku. Gut, dann, Deutschland muss mehr Gas sparen als jedes andere EU-Land. Słuchajcie, Niemcy muszą oszczędzać więcej gazu niż jakikolwiek inny kraj Unii Europejskiej. Wiecie, w Unii Europejskiej ma być 15%, w Niemczech już wyliczono, że Niemcy muszą oszczędzić około 20%, żeby to w ogóle wszystko się spięło i gazu wystarczyło w magazynach. Gut, Koalition sucht nach Entlastungsmöglichkeiten bei der Gasumlage. Wegfall der Mehrwertsteuer, also eine Möglichkeit, wird diskutiert. Koalicja szuka ulgi od opłaty gazowej, chcą odciążyć obywateli. Między innymi tutaj bardzo mocno dyskutowane jest zniesienie podatku VAT, ale nie wszyscy się z tym zgadzają. Słuchajcie, Umgang mit der Gaskrise, Greenpeace und Umwelthilfe verlangen gesetzliche Vorgaben zum Energiesparen. Nie wszyscy tego chcą, tutaj widzicie Greenpeace i tutaj Deutsche Umwelthilfe, oni chcą wymogów prawnych w celu oszczędzania energii, czyli to nie będzie tak, czy oni nie chcą, żeby było to tak, że to jest dobrowolne oszczędzanie, tylko żeby trzeba było tą energię oszczędzać. Und Spanien, haben wir gestern gesprochen, hat drastische Maßnahmen beschlossen und danach soll sich jetzt auch Deutschland richten. No i wiecie o tym, że Hiszpania przyjęła takie drastyczne środki i według niektórych środowisk Niemcy teraz mają iść śladem właśnie Hiszpanii. Gut, und zu dem Thema Energiesparpflicht, jetzt Tagesschau, teraz na temat tego oszczędzania energii, które w Niemczech ma być obowiązkiem. Zapraszam na materiał. Deutsche Umwelthilfe und Greenpeace fordern staatliche Vorgaben zum Energiesparen.
Die Bundesregierung müsse verpflichtende Regeln nach spanischem Vorbild aufstellen. Greenpeace-Geschäftsführer Kaiser sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, Wirtschaftsminister Habeck solle den Aspekt der Freiwilligkeit aus dem Energiesicherungspaket streichen. Business Insider berichtet, nach dem Mai-Schock für die Exportnation Deutschland, Außerhandel dreht im Juni wieder ins Plus. Aber Risiken bleiben. Business Insider pisze o tym, że po majowym szoku dla kraju eksportowego, jakim są Niemcy, handel zagraniczny ponownie jest dodatni, ale ryzyko cały czas pozostaje. Gut, dann, Traditionsmarke Lada will 300 Stellen abbauen. Słuchajcie, Problem Łady. 3000 miejsc pracy ma być skreślonych w firmie Łada. Przypomnę tylko, że nie tylko Łada ma problemy, bo i już Mercedesy i inne marki premium też już ludzi zwalniały podczas tego kryzysu. Und Airbus soll Katar-Bestellungen über A350 Jet gekündigt haben. Es geht hier um Streit über Lackschaden und Schadenersatz. Słuchajcie, Airbus anulował zamówienie Kataru na odrzutowce na samoloty A350. Tutaj ciągnął się miesiącami spór o uszkodzenia lakieru i odszkodowanie od firmy Airbus. I Airbus teraz sam zrezygnował po prostu z tego zlecenia. Gut, Lohndumping am Flughafen Frankfurt. Wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass in den nächsten Jahren viel schief geht. Słuchajcie, tutaj mamy informacje z Frankfurtu, z lotniska, największego lotniska w Niemczech. Piszą oni o tym, że będziemy się musieli do tego przyzwyczaić, że w następnych latach też będzie ciężko. Lohndumping, nie ma ludzi do pracy i tak dalej, także sytuacja jest ciężka. Und Business Insider zu diesem Thema zum Teil. Inflation in der Türkei steigt auf 80%. Dies kann auch Folgen für die Zuwanderung nach Deutschland haben, zeigen Daten aus 20 Jahren. Business Insider pisze o tym, że no trochę to jest powiązane z tym lotnictwem. W Turcji inflacja osiągnęła 80% i to może mieć wpływ na migrację do Niemiec, tak pokazują dane z 20 ostatnich lat, to znaczy zawsze, kiedy w Turcji były jakieś problemy gospodarcze, większość, znaczy duża liczba ludzi, czy większa liczba ludzi po prostu wędrowała do Niemiec, czy przemieszczała się do Niemiec, czy wyjeżdżała do Niemiec, nie wiem jak to nazwać. I dlaczego ma to związek z lotniskami? No dlatego, że pamiętacie o tym, że to właśnie z Turcji mieli być ci pracownicy, którzy na lotniskach mieli zacząć pracować. Także jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Gut, dann weiter. 9 euro ticket hat die Inflation gebremst. Słuchajcie, bilet za 9 euro spowolnił inflację, piszą tu gazety. Also wäre das ticket für 5 euro, wäre die Inflation vielleicht noch niedriger. Czyli gdyby to był bilet na przykład za 5 euro, to pewnie jeszcze inflacja byłaby niższa. Nie wiem, zobaczymy. Cały czas trwają dyskusje na temat tego, co będzie wprowadzone po bilecie za 9 euro. Też jestem tego wszystkiego ciekawy. Und jetzt das Thema des Tages, würde ich sagen. Maskenpflicht durch die Hintertür. Słuchajcie, Lauterbach und Buschmann einigen sich auf neues Infektionsschutzgesetz. Czyli mamy ten obowiązek noszenia maseczek wprowadzony drzwiami kuchennymi. Ma być wprowadzony drzwiami kuchennymi. Lauterbach, czyli minister zdrowia, i Buschmann, czyli minister sprawiedliwości, uzgodnili projekt nowej ustawy o chorobach zakaźnych. Bild Zeitung schreibt, Regierung macht sogar Druck auf dreifach Geimpfte. Gazeta Bild pisze bez ogródek o tym, że teraz rząd niemiecki wywiera już nawet nacisk na tych, którzy są zaszczepieni po 3 razy. O co chodzi? In Bars, Kneipen, Restaurants soll dann Maskenpflicht angeordnet werden. FFP2, Maskenpflicht. Alternativ sollen Besucher einen Negativtest, genesen oder Impfnachweis vorlegen können, der aber maximal 3 Monate alt ist. Chodzi o to, że teraz tak, będzie obowiązek noszenia maseczek w zamkniętych pomieszczeniach, FFP2 maski. Alternatywnie do tego będzie można mieć jakieś zaświadczenie o teście, zaświadczenie o ozdrowieniu albo o zaszczepieniu, ale to ma być tylko do 3 miesięcy, czyli co 3 miesiące trzeba by się było szczepić, żeby to było cały czas aktualne. Także jak gazeta Bild dalej pisze, auch geboosterte bräuchten einen weiteren Pix, czyli też ci, którzy przyjęli już trzecią czy czwartą dawkę szczepionki, potrzebowali jeszcze kolejnych dawek szczepionki i tak dalej, i tak dalej. Bardzo kontrowersyjne tutaj zasady, są bardzo mocno dyskutowane. Podobnie jak Schulen. In Schulen gilt keine pauschale Maskenpflicht, diese kann laut Buschmann nur ab 5. Klasse angeordnet werden. Także jeżeli chodzi o szkoły, to tak, dobra wiadomość jest taka, Schulen werden nicht mehr geschlossen, że szkoły nie mają być zamykane, a obowiązek noszenia maseczek w szkołach ma być od 5. klasy, na razie według ich pomysłów. Und wir haben in Deutschland jetzt im Moment echt gemischte Reaktionen auf Pläne Desinfektionsschutzgesetze. Mamy bardzo mieszane teraz naprawdę reakcje w Niemczech na te wszystkie plany. Tu was zapraszam też na materiał. Gemischte Reaktionen auf geplantes Infektionsschutzgesetz. Zuspruch gab es dafür, keine pauschalen Schulschließungen vorzusehen. Eine mögliche Maskenpflicht erst ab Klasse 5 sei aber unverständlich, sagte Lehrerverbandspräsident Meidinger dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.
Ärztepräsident Reinhardt kritisierte gegenüber der Funke Mediengruppe, vieles im Schutzkonzept bleibe noch im Wagen. Und wir gucken noch in Richtung Polen. Vierte freiwillige Impfung für Erwachsene im September. Das hat der polnische Gesundheitsminister bekannt gegeben. Też w Polsce ma być już dobrowolne. Dobrowolna czwarta dawka szczepionki dla dorosłych od września, to powiedział w Polsce minister zdrowia. Und wir haben in Polen höhere Heizkostenzuschuss, 3000 Zloty, also umgerechnet 650 Euro Zuschuss, soll jeder erhalten, der mit Kohle heizt. I mamy dopłaty w Polsce 3000 Zloty, czyli około 650 Euro dla wszystkich, którzy w Polsce ogrzewają węglem. Piszcie, komentujcie. Das war's heute. Von meiner Seite, ich bedanke mich. Ich wünsche euch einen angenehmen und erfolgreichen Tag. Viele liebe Grüße von mir. Tschüss.